Cześć, wspaniałe wywiady, Weronika Waszczyk, jest ze mną Wiktoria, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję, dzień dobry wszystkim, hejka. Mówiłaś, że było na... że mało kto obstawiał, że ty wygrasz. Jak się z tym czułaś w ogóle, bo wygrałaś? Szczerze wiedziałam, że ja nie będę faworytem tego spotkania. Czuję się po wygranej świetnie, ponieważ prawdopodobnie zepsułam wszystkim kupony tutaj. Na mnie, na mnie. Jest satysfakcja z tego na pewno. Ja po prostu wychodziłam do tej walki z takiej, nawet nie, to znaczy chciałam bardzo wygrać, ale miałam tak w głowie, że oby tylko przetrwać. No jednak pierwsza runda potoczyła się tak, jak się potoczyła, tak chyba zdecydowanie dla mnie i no i już później samo poszło. Widziałam, że unikałaś trochę parteru, tego obalenia. No ja nie umiem nic w parter totalnie. Ja w ogóle szczerze nawet nie miałam czasu za bardzo na technikę. Musiałam iść na żywioł, totalnie instynkt. Ja kłóciłam się nawet z moimi trenerami podczas sparingów. Po prostu komentowałam wszystko i jakby odpowiadałam im na wszystkie ich takie jakby... Oni chcieli mi pomóc, a ja gdzieś tam odpowiadałam im na to. Mówili tylko właśnie, abym w oktagonie tego nie robiła. No i nie umiem tego parteru, no co? Było widać, że go unikasz, ale unikałaś go w naprawdę ładny i zręczny sposób, aż wszyscy byliśmy pod wrażeniem, jak sobie radzisz. Tak, moja przeciwniczka była troszeczkę poirytowana. Widziałam te gesty takie, że co, co ty nic nie robisz? Też chciałam prawdopodobnie na samym początku sprowokować, żebym to ja jednak ten pierwszy cios wyprowadziła. Szczerze mówiąc, chyba bardziej bym się wystraszyła, kiedy ona by we mnie tak od samego początku wjechała jak taki czołg, no ale że tego nie zrobiła, to jest strata. No bo świetnie skakałaś na tych swoich nóżkach. No i chyba nie wiedziała za bardzo, jak ma się do ciebie dobrać, bo jednak wydawała się Laluna bardziej ospała, a ty od początku bardzo aktywna. Tak, na pewno chciała mnie na samym początku bardzo wystraszyć, właśnie te miny przeróżne. Mój trener do mnie, Wiki, tylko nie bój się, nie wystrasz się. Ona tak robi, żeby cię tylko wystraszyć, ona tak naprawdę sama jest obsrana. Nie wiem, jak ona się czuła, ale no, nie przestraszyłam się i się cieszę. Wasze miny wyglądały bardzo groźnie, aż się sama bałam przez chwilę. Patrzyłyście na siebie z taką, wiesz, złością. Nie, ja jestem naprawdę pokojowo do niej nastawiona, wobec mnie zachowywała się fair, także ja też wobec niej zachowuję się fair. A co czułaś, kiedy po raz któryś ciągnęła cię za koszulkę? Szczerze, nawet dostałam cios, już był stop i ja dostałam cios. I ja takie do sędziego, co to ma w ogóle być? No trochę niefajnie, bo myślałam właśnie, że ja będę zachowywała się tak nie fair. Przez sobie próbowała radzić inaczej. Tak, inaczej próbowała sobie radzić. Ja myślałam, że ja właśnie będę tak robiła, bo nawet na sparingach czasem zdarzyło mi się właśnie pociągnąć, a tutaj ja raz zostałam za włosy pociągnięta, później za koszulkę, jeszcze dostałam cios w ogóle po stopie. No to było słabe, ale wiem, że to są emocje, więc nie mam jej tego za złe. Nie masz jej tego za złe, a czy masz za złe sędziowi? Troszeczkę tak, właśnie tego najbardziej ciosu po stopie, bo ja pokazałam taki gest po prostu, co to ma być do niego, no jakby życie, radź sobie sama. Kurde, no to trochę słabo. Ale muszę to też obejrzeć, czy na pewno było tak, jak mówię, mi się wydaje właśnie, że było stop i był cios. Też mi się tak wydawało. Tak, tak, też mi się tak wydaje i to był taki cios, który poczułam po prostu, bo ja już się nie broniłam za bardzo i nagle dostałam cios. Ja jestem w ogóle zdumiona, że ja w tamtym momencie, kiedy mnie ona obaliła, już patrzyłam się na czas, ile zostało do końca i tak starałam się jak najbardziej do niej przytulić, żeby po prostu nie dostać tych ciosów na twarz. No, ale troszkę jesteś zraniona też na twarzy. Czy to było bolesne? Nie, nie było. Właśnie wszystkich tutaj, zapytajcie się wszystkich tutaj, każdy, kto wychodził do oktagonu, ja pytałam się każdego, czy to po prostu boli. Ale wszyscy mówili, że nie, nie boli i że po walce boli. Faktycznie jak przemyłam twarz wodą, to bolało, piekło tak bardziej, a teraz nic mi nie boli, ale zobaczymy jutro. Najbardziej to mnie bolała głowa po sparingach, kiedy po 3 dniach treningów musiałam sparować. Miałam codziennie sparingi. Ja w sobotę miałam już taki ostatni sparing w oktagonie, w ogóle w tym oktagonie, w którym trenuję jakby trener Laluny, także mógł sobie sprawdzić na kamerach, co potrafię. I to był mój tak słaby dzień, że ja po pierwszej rundzie sparingu wyszłam zapłakana, bo po prostu już byłam tak zmęczona, tak mi głowa bolała. Jechałam na tabletkach przeciwbólowych, no ale jest okej. No, miałaś naprawdę mało czasu, żeby się przygotować. Wszyscy są pod wrażeniem. Kurczę, jak ty to zrobiłaś? Ja też nie wiem, jak to zrobiłam. Szczerze, jestem z siebie totalnie dumna, naprawdę. No i skąd ta decyzja, żeby walczyć teraz? Do odważnych świat należy, Wiktoria, znaczy zwycięstwo i mnie do czegoś zobowiązuje. Czyli rozumiem, że już trochę ci się nudziło w życiu. Tak, tak. Nawet chyba Sergiusz powiedział mi, że muszę mieć nudne życie, bo ja do niego tak gdzieś na holu powiedziałam na recepcji, że ale tutaj dużo rzeczy się dzieje. Normalnie nigdy w moim życiu tyle rzeczy się nie działo. No on powiedział, że muszę mieć nudne życie, więc może troszkę w tym coś jest. No właśnie, i nikt za bardzo na ciebie nie stawiał w tej walce. Dzisiaj dopiero usłyszałam, jak chyba Robert Pasut powiedział, że no dobra, ale kurczę, ona jest czepiornistką, no weźmy to też pod uwagę. Wiecie, jakie. Powiedział mi to samo, dzisiaj byliśmy coś tam załatwić po prostu wszyscy razem. Spotkałam go i wypisywaliśmy jakąś tam kolejną zgodę na coś razem i właśnie powiedział mi, że dobrze się zaprezentowałam, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. A powiedz jeszcze, po czyim komentarzu przed walką, że sobie możesz nie poradzić, zrobiło ci się jakoś najbardziej przykro? Chyba Mateusza Kaniowskiego, właśnie w tym wywiadzie z Wojtkiem Golą i jestem po prostu szczęśliwa, że Wojtek tak trochę mnie obronił tak naprawdę. Nie wiem, co tak naprawdę myślał, bo wiadomo, w wywiadach mówi się różne rzeczy. No ja też jestem zawodniczką fejmu, wiadomo, że nie będzie mówił, nie, ona totalnie nie ma szans, nie poradzi sobie z
za Luną, miała za mało czasu, no ale cieszę się, że jednak udowodniam, że... Pokazałaś Kaniewskiemu. Tak, pokazałam Kaniewskiemu. I czy będziesz pokazywać dalej? Zamierzasz walczyć dalej? Spodobało ci się? Jeżeli ktoś będzie chciał, jakaś federacja będzie mnie chciała, a najlepiej Fame, żebym stoczyła drugi pojedynek, to z miłą chęcią, tylko tym razem chcę mieć po prostu jakby... pełny okres przygotowań, przeciwniczkę, która będzie jednak ważyła bardzo podobnie, chociaż myślałam, że Luna będzie po prostu silniejsza, ale gdzieś nawet jak wchodziłyśmy pod siatkę czy coś, to jednak nie miała aż tyle siły. A czy ty widziałaś już po niej też w tym oktagonie, że ona powoli się porusza, bo takie się odnosiło wrażenie przy oglądaniu? Nie, ja szczerze myślałam tylko o sobie i myślałam, jaką to ja mam słabą kondycję, bo też, tak jak mówię, w głowie miałam tylko, żeby przetrwać, nie dać się za bardzo uderzać, gdzieś tam te proste wyprowadzać. I totalnie nawet o nogach nie myślałam, gdzie na sparingach rzucam jakby fronty, a teraz totalnie nic. Same proste ciosy, byłam nauczona tylko prostych ciosów. Tak samo mój menadżer, mój trener mówił, nauczymy cię prostych ciosów, wybrony obaleń, to raz mi się nie udało, no ale wyszło jak wyszło. A czy myślałaś też trochę o strachu, o obawie, że właśnie jednak te uderzenia mogą cię mocno zaboleć? Bardzo, bardzo się tego bałam. No, dosłownie przepytałam chyba wszystkich. Tutaj nawet jestem z Agatą w szatni i pytałam, czy to boli. Ona mówi, że nie, że dopiero po walce, że na walce myślała, że po walce swojej z lekcji myślała, że w ogóle nie ma obitej twarzy, a wraca do szatni i patrzy się w telefon i nagle obita twarz. Ale czy w trakcie walki przychodziły ci te myśli, że muszę unikać ciosu, bo zaboli? Nie, 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 prawie ich nie czuć. Dosłownie takie lekkie zderzenie w głowę, ale to nie robiło na mnie jakiegoś większego wrażenia. Rozumiem. Powiedz jeszcze, co na to twoje koleżanki? Różowe dzisiaj wygrywają. Lecisz. O kurczę. Nitro pogratulował właśnie Wiktorii. Powiedz, co na to twoje koleżanki szczypiornistki na Fame. Fame MMA, Freak Fight. Tak, one bardzo były szczęśliwe z tego powodu. Obawiały się o mnie, także dziewczyny, nie ma o co się martwić. Ja sobie zawsze w życiu poradzę. A teraz nie wiem, bo nie brałam jeszcze telefonu do rąk, więc, ale myślę, że są szczęśliwe. Ale rozumiem, że nie było takiej krytyki, że ty, sportowiec, idzie do jakichś Freak Fightów. Nie, dziewczyny są bardzo w porządku, dlatego ja też szczerze miałam takie momenty zwątpienia, czy chcę dalej grać w tą piłkę ręczną, ale najbardziej podtrzymywały mnie przy tym właśnie moje dziewczyny z aktualnej drużyny, są naprawdę świetne. Będziesz chciała grać dalej? Tak, chcę grać dalej i chciałabym trenować mimo wszystko MMA. Kurczę, no a nie boisz się kontuzji? Każdy zadaje mi to pytanie, ale szczerze nie. Jakoś teraz tak sobie myślę, że co ma być, to będzie i tyle. A czy miałaś jakieś kontuzje do tej pory, grając właśnie w piłkę ręczną? Takich poważniejszych, przepraszam, nie miałam. Jakieś tam drobne się urazy zdarzały. Moja najdłuższa przerwa w piłce ręcznej to było około 2-3 miesiące, ale to też nie tak totalnie bez aktywności, tylko po prostu włączam gdzieś tam bieganie i po prostu no takie poruszanie się na nogach. Wszyscy są pod wrażeniem, że wzięłaś tę walkę właśnie w ostatniej chwili, ale czy spotkał cię jakiś hejt z którejś strony? Tak, wiadomo, ludzie na TikToku wszyscy obstawiali, że dostanę. Gdzieś tam wiadomo, moi stali widzowie wierzyli we mnie. Pojawiały się też komentarze, że jestem za tobą, ale wiadomo, kto wygra i no ale... Chyba jeszcze bardziej przykre. No już nie jest nic dla mnie przykre, ja już jestem szczęśliwa, jak widać. Super, pokazałaś wszystkim, co potrafisz, więc gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam. Jezu.